Uniwersytet radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Szczypiorniści z Radomia zajmują drugą lokatę z bilansem 9 wygranych i 2 przegranych. W tym roku podopieczni trenera Karola Drabika rozegrają jeszcze jedno spotkanie w drugiej lidze. Ich rywalem będzie warszawianka Warszawa, która w tym sezonie wygrała tylko 4-krotnie. W pierwszej rundzie Radomianie pokonali rywali na wyjeździe różnicą 7 trafień 30-23. Teraz będą chcieli to powtórzyć. Początek pojedynku o godzinie 15.30 w niedzielę 22 grudnia w hali 3 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Treuguta 44A w Radomiu.